nasze Radio Tok FM Euro z modlitwą też, bo niczym nie wolno gardzić, wiecie Państwo. Człowiek, żeby więcej się modlił, no to byłby lepszy, bo ludzie są coraz gorsi i tak jak to Świadkowie Jehowy od roku 1905 tu w Polsce, a głoszą, no to przecież wiadomo, że tak miało być w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, że ludzie mieli być chciwi, pazerni i tak dalej. Także proszę Państwa, gadają, strzępią na różańcach. Języki strzępią, proszę Państwa. Pełno tego jest. Uwielbiają. Czy o dobrych rzeczach, czy o złych, to te kołchozy moherowe. Kołchozy moherowych, proszę Państwa, są bardzo liczne i żeby zbudować metro, aby to objechać dołem czy górą, to trzeba by naprawdę ze 400, proszę Państwa, kilometrów metra. No, czego nie mogła spełnić Hanka Gronkiewicz-Waltz i już ona będzie musiała odejść. Janek Witek właśnie mówił, że jak budują metro, to 300, 200 kilometrów, 400 nawet kilometrów, ale nie 7. A tu jest wielka bieda w Warszawie, no i 7 stacji. Felieton, proszę Państwa. Wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Skąd się bierze zło, prawda? Porzuconą klasyczną refleksję filozoficzną i teologiczną na temat prawa i nam filozofię prawa świętego Tomasza Zakwinu. Wiodącym pytaniem także w tej dziedzinie stało się pytanie, jak jest. Tak jest, że mamy powietrze z Saskiej Kępy, proszę Państwa, szumi trochę, szumi. Możecie Państwo sobie wyobrazić, że u nas tutaj w studiu Radia Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langström Extra, jest świeże powietrze. Jaka jest na przykład konstytucja 97 roku. Natomiast zniknęły lub stały się drugorzędne te pytania, które dla istoty rozumnej są pytaniami najważniejszymi. Człowiek szuka zrozumienia odsłaniającej się mu rzeczywistości. To zrozumienia ostatecznego. Radio Conchita. Zrozumienia kwestionującego sensowność. Do końca, nie do końca, człowiek nie jest doskonały, póki co powinien czytać Biblię i znać ją. A diabeł zrobił tak, że Biblii się nie czyta, nigdy Biblii nie zna i nie ma takiej potrzeby, żeby człowiek właśnie czytał, a przecież mógłby się pozbyć złych cech charakteru, przestać być osobą chciwą, przestać być osobą pazerną. Pionierzy to byli u Świadków Jehowy, kiedy Świadkowie Jehowy byli. Teraz jak nie ma Świadków Jehowy, nie ma żadnych pionierów, nie ma nic. Także w systemie moherowym, proszę Państwa, nie ma tych świadków. Osiągnęła szczyty, których ludzki rozum nigdy nie zdołałby sobie wyobrazić. Paweł VI nazywał się tego Tomasza Zakwinu apostołem prawdy. Ale za te szczególne zasługi dla ludzkości święty Tomasz już przez swoich współczesnych został potraktowany w szczególny sposób, bo pod koniec tak bardzo krótkiego życia został wygnany z paryskiego uniwersytetu, a jego poglądy zostały potępione. Tomasz Zakwinu, tak. Ale i dzisiaj rwą się.